Dzień dobry kochani, dzisiaj pierwszy dzień montażu pompy ciepła Panasonic, którą widzicie za mną. Jest to pompa ciepła najnowsza generacji K, 5 kW, i dzisiaj to tylko taka zajawka, żebyście widzieli, z czym będziemy mieli tutaj do czynienia. Budynek, który jest za mną, nie jest to jakiś przepotężny budynek. Maksymalnie tam jest w okolicach 160 metrów powierzchni ogrzewanej, 100% podłogówka, budynek nowy, w trakcie budowy, 20 cm izolacji na zewnątrz, mniej więcej tyle samo izolacji pod spodem, około 30 chyba cm izolacji z wełny szklanej będzie na dachu, czyli można powiedzieć, że typowy budynek wedle wytycznych WT2021. Zapotrzebowanie tego budynku w szczycie, znajdujemy się w okolicach, można powiedzieć, Opola, czyli graniczna temperatura minus 20 tutaj obowiązuje i zapotrzebowanie przy takiej temperaturze było w granicach chyba 5,5-6 kW i dlatego zdecydowaliśmy się na pompę 5 kW z Panasonica. Już wiele razy Wam o tym mówiłem. Ta pompa ciepła nie będzie tutaj za mała. Taka pompa, jeżeli dobrze kojarzę, nadaje się nawet do budynków o zapotrzebowaniu w okolicach 6,5 kW. Tym bardziej, jeżeli mówimy typowo o budynku z podłogówką z ogrzewaniem niskotemperaturowym. Kochani, żeby nie marnować czasu, lecimy sobie pod agregacik. I pod agregacikiem mamy coś takiego. Standardowo stanął sobie on na krawężnikach, na podbudowie ze żwiru, po to, żeby mogła tutaj woda wsiąkać przez większość czasu w ten żwir. Nie mamy tutaj żadnych specjalnych odpływów. Agregat stoi chyba od strony północnej, bo przez większość czasu mieliśmy tutaj cień, dlatego nie potrzeba tutaj żadnego dodatkowego czujnika temperatury. Będziemy szli miedzią z tego miejsca na ścianę, gdzieś mniej więcej tutaj, przebijemy się do maszynowni. I w maszynowni wygląda to mniej więcej tak, czyli mamy urządzenie, które tutaj montujemy. Jest to pompa ciepła typu all-in-one z wbudowanym zasobnikiem 185 litrów ze stali nierdzewnej. Spokojnie dla standardowej rodziny czteroosobowej, a nieraz więcej, jest to wystarczające. Jeżeli chodzi o instalację, którą tutaj mamy, wszystko jest wykonane w PP, my będziemy do tego nawiązywać. Akurat zlecenie, które wzięliśmy, no dlatego, żeby je w ogóle zrealizować, musieliśmy wszystkie te rurki, które tutaj wystawały dwie, tam wystawały trzy rurki od parteru, jeżeli chodzi o ciepła, zimna woda, cyrkulacja i ciepła, zimna woda, cyrkulacja od góry. Trzeba to było wszystko, że tak powiem, ze sobą skleić. W dniu jutrzejszym jeszcze będziemy tutaj doprowadzać zasilanie i powrót do dolnego rozdzielacza. I jak widzicie, górny rozdzielacz, już większość linii została tutaj wykonana. Tutaj będziemy mieli wyjścia na pompę, czyli będziemy się łączyć z tymi dwoma rurami z zasilania i powrotem. No i tutaj, że Adrianek przygotował rurki do dołu, jutro będziemy to ze sobą łączyć. PP, mimo tego, że to jest PP, tak, nie stosujemy tej otuliny zwykłej szarej, tylko nasuwamy na to otulinę kauczukową po to, żeby były jak najmniejsze straty. Czy tutaj jakieś wodotryski będą? Nie będzie żadnych wodotrysków, a nawet wodotryski, które mogłyby być, będą minimalizowane. Dlaczego? Dlatego, że budynek jest nowy, na nowo, że tak powiem, zaprojektowany. Mamy krótkie dobiegi wody do kranów, bo maksymalnie tutaj jest gdzieś w okolicach 6, może 8 metrów rury. To co? To połączymy sobie cyrkulację razem z ciepłą wodą, po to, żeby woda w rurkach nie stała i będzie zarówno przez rurkę od ciepłej wody, jak i od cyrkulacji będzie transportowana pod kran. I może troszeczkę o tym już w ostatnich filmach Wam o tym mówiłem. Zastanówcie się dwa razy, jak jesteście na etapie budowy domu, czy tą cyrkulację będziecie potrzebowali, bo jak tak jak tutaj, jak jest wszystko blisko, to serio nie ma sensu robić cyrkulacji, bo generalnie jest to wytracanie energii. Jeżeli tą cyrkulację zrobicie i jest ona w systemie takim, że macie podjechany pod kranem trójnik, tak, w który jest do ciepłej wody wpinana cyrkulacja,
to wtedy nie ma opcji takiej, że zostawiacie tą cyrkulację, nie montujecie cyrkulacji i nie płynie Wam woda przez tą rurkę. Dlaczego? Bo jest tam najczęściej mieszanina wody i powietrza i ta woda niestety sobie gnije. Dlatego wsadzimy tutaj, tak jak widzicie, jest tutaj zaworek. Będzie on pewnie delikatnie przykręcony. Główny nurt i przepływ wody będzie zapewniony przez tą rurkę od ciepłej wody, ale troszeczkę tej przepływu przez tą rurkę od cyrkulacji będzie zostawione po to, żeby właśnie woda cały czas była dostarczana świeża tą rurką z bojlera pod kran. No i generalnie, jeżeli chodzi o średnicę rur, które tutaj mamy, to do rozdzielacza tego dolnego lecimy 32, nie mamy tutaj jakiegoś PP32, nie mamy tutaj jakiegoś długiego odcinka, więc spokojnie można było zastosować taką średnicę rury. Niestety nieciekawie robi się tutaj na tym odcinku, ponieważ popatrzcie, tutaj się wpinamy, jeżeli chodzi o zasilanie powrót z pompy, tak, lecimy sobie w tamtym kierunku i tam ktoś, na szczęście, krótki odcinek, bo jest to jakieś 70 cm maksymalnie metr w podłodze, jest to zrobione rurą PP25, czyli dość małą średnicą, a jest tam na górze chyba, jeżeli dobrze kojarzę, 6 obiegów, jak nie więcej. Niestety jest to zrobione w podłodze, jest to zrobione pod podłogówką, więc nie będziemy tego ruszać na dzień dzisiejszy. Zobaczymy po odpaleniu, i nie jest to w zakresie naszych prac, tak? Zobaczymy po odpaleniu, czy ta podłogówka działa, czy ta podłogówka ma odpowiednie przepływy. Jeżeli nie, to po prostu po stronie inwestora będzie co? Będzie przerobienie jeszcze tej instalacji. Tego niestety, my nie będziemy już robić. Więc jeżeli robicie instalację i macie, zastanawiacie się, jakimi średnicami rur kurczę, dobiegi od rozdzielacza, tak jak tutaj, do miejsca, w którym będziemy się wpinać pompą ciepła i w którym miejscu w ogóle zlokalizować to miejsce wpięcia w pompę ciepła, to najlepiej skontaktujcie się. Jeżeli my to mamy wykonywać, albo jeżeli ma to wykonywać inny hydraulik, który ma wam montować pompę, najpierw z nim, żeby potem ten hydraulik nie miał pod górkę, albo jeżeli zadanie jest dzielone na dwie albo trzy jakieś ekipy, tak, to lepiej konsultować to, że tak powiem, wzajemnie ze sobą. I tyle. Z rzeczy, które tutaj jeszcze mamy dość bogatą tablicę rozdzielczą. Poprzednio siedział tutaj bezpiecznik trzyfazowy, bo inwestor do końca nie wiedział, jak to będzie wyglądało, jakie urządzenie będzie mieć tutaj grzewcze. Zostało to wymienione na trzy bezpieczniki jednofazowe, 16-amperowe, bo tak potrzebujemy do tego urządzenie, tak, zasilanie sprężarki mamy bezpiecznik, osobna faza, bezpiecznik 16 A, zasilanie obwodu grzałki 3 kW, mamy tutaj też zabezpieczone bezpiecznikiem 16 A, więc idzie nam to jednym kabelkiem, lepiej by było, jakby to było rozdzielone na dwa kabelki, ale bez problemu, jeżeli chodzi o takie rozwiązanie, możemy to, jeżeli to jest odpowiedni średnicy kabel i wytrzyma nam natężenie tego prądu, tak, to bez problemu możemy coś takiego rozgałęzić sobie w urządzeniu. No i tak to mniej więcej, kochani, wygląda na tą chwilę, na dzień dzisiejszy. My wracamy tutaj jutro. Dzień drugi na szybko. Najpierw co? Okładanie agregatu. Agregat już poskręcany z krateczką. Nie wiem, czy to było przedtem pokazane. Miedziucha docięta, kabelek już zrealizowany. Aktualnie jestem na etapie robienia próżni i za chwilę trzeba będzie pomykać, że tak powiem, w stronę domu. Chłopaków tutaj zostawiam, żeby dokończyli instalację. Jeżeli ktoś chce usłyszeć, jak brzmi taka pompa, to była już na kanale piątka, była już siódemka, była już dziewiątka, było już wszystko, więc odszukajcie to sobie w filmach, kierując się oczywiście jedynym słusznym czarnym, czy tam antracytowym grillem, ale o kolory faceta nie pytajcie. Jeżeli chodzi o linię freonową, to wyszło tu gdzieś około 3,5-4 metrów bieżących instalacji. Dodatkowo, standardowo została ona zaizolowana dodatkową izolacją termiczną tutaj, gdzie będzie szła sobie na zewnątrz. Tu, gdzie jest styropian, nic nie izolujemy, bo to docieplenie ze styropianu zrobi tutaj lepszą robotę.
i zostało to obwinięte alu bandem. Lecimy do chłopaków. A u chłopaków na pewno jest coś mądrego do powiedzenia, ponieważ Adrian chciał się pochwalić wam, że wyszło mu. Bardziej niż szefowi włosy, tak? Wyszły mi włosy na głowie. Nie, że bardziej niż szefowi włosy, że można zrobić w PP i żeby to ładnie dalej wyglądało. Tak, panie Adrian? Nie, szefie. Nie? Nie? Co nie. Chciałeś widzom powiedzieć, bo naprawdę masz tutaj teraz ja minutę audiencji. Znam, że ja się nie znam, a ty mnie zostawiasz. No to trudno, ale jak masz się nauczyć lepiej niż jak rzucany na głęboką wodę? Ale ty mi od 6 lat rzucasz na głęboką wodę. Czyli co, przez 6 lat ty się nic nie nauczył? Nie. Nauczyłem się liczyć pieniądze. I liczyć na siebie, a nie na szefa. O, no, dokładnie. Kochani, co mogę wam powiedzieć, jaka aktualizacja jeszcze? Tutaj dużo czarnych paców wychodzących z góry. Góra została połączona z dołem, tak jak wam to mówiliśmy wczoraj. Jako pierwsze w sumie zajęli się chłopaki tym. Zostały jeszcze szczątki, że tak powiem, hydrauliki do zrobienia. Tutaj jest ten bypass, o którym mówiłem wczoraj, czyli ciepła woda połączona z cyrkulacją. I zostało wam, widzę, do robienia jeszcze rurki od naczynia przeponowego do zimnej wody. Oczywiście zbiornik na razie nie będzie używany, to znaczy woda nie będzie podgrzewana przez pompę, więc jest tutaj dodatkowo zawór za tymi wszystkimi szpejostwami, dopuszczeniami do układu i tak dalej. W tym miejscu będzie jeszcze od tego do tego miejsca elastyczny wężyk, jak widzicie na każdym z naszych filmów. No i generalnie zadowolenie Adriana chyba sięga zenitu. Jeżeli, a nie, sięgnie dopiero zenitu, jak ten kabel, który jest zasilaniem, o którym wam mówiłem wczoraj, w szarym peszlu, bo tak było ustalone, tak, z klientem? Tak, w szarym peszlu wleć sobie gdzieś, pewnie tutaj. Tak, dokładnie, jako zasilanie. Co jeszcze? Odpowietrzyłem instalację na górze, na dole, przy użyciu naszej magicznej stacji solarnej, super dopłukanie, odpowietrzenie i tak dalej. Poszło to sprawnie. Polecić wam mogę tą nową markę rozdzielaczy do podłogówki. Chyba grzejniki też się da do tego podłączyć, co nie? Nie. Marka Notuls. Dziwne logo trochę mają. Tak ono wygląda. Polecam. Ładnie się dokręcało, odkręcało i tak dalej. No i super. Co wam jeszcze mogę pokazać? Bałagan, burdel, bajzel. Tak. O, stację mogę wam pokazać. I tyle wam mogę pokazać. Chłopaki, trzy słowa. Szefie, tak, trzy słowa. Jedź. On już macha. Cztery będą. Jedź już do domu. Jedź już do domu. Dziękuję za uwagę w takim bądź razie. Jutro uruchamiamy pompę ciepła. Była piątka? Była piątka. Była. A nie, nie było. Siódemka jutro. Jutro siódemka, więc w następnym albo którymś tam z kolejnych odcinków będzie pompa ciepła siódemka z Panasonica generacji L. W Alinuanie. Dość dużo instalacji tam będzie. Może jeszcze uda się na zwierzenia naciągnąć sąsiada, który ma kospela. Porównać może te dwie pompy. Au, au, głowa w betoniarce. Bóg nadchodzi. Do zobaczenia.